en sesión. Oh, oh, oh. Wiedźmin 2 to przede wszystkim nieliniowa fabuła, otwarty świat i spektakularna, widowiskowa walka, ale jest też całkiem sporo mechanizmów gry, które są trochę bardziej uniwersalne, trochę bardziej niezależne od tego wszystkiego. I one są po to właśnie, żeby każdy gracz znalazł coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy ktoś lubi walkę, eksplorację, czy fabułę, musi zostać nagrodzony. Niezależnie od tego, czy w rozwoju postaci wybierze sobie drzewko magiczne, drzewko mistrza miecza albo drzewko alchemiczne, też powinien znaleźć coś dla siebie. Czy będzie szukał rzemieślników, którzy przygotowują mu bronie, tudzież przedmioty, albo jaki poziom trudności wybierze, bo to też jest zupełnie inna sprawa. Tak naprawdę można by o tym gadać godzinami. Dzielimy graczy na trzy typy. Na ludzi, którzy uwielbiają walczyć, uwielbiają tą stronę wiedźmińską. Na osoby, które uwielbiają eksplorować, poznawać świat i dużo podróżować, odkrywać jakieś sekrety. I osoby, które pragną się zanurzyć w fabule, pragną poświęcić najwięcej czasu na rozwiązywanie różnych zagadek, na interakcje z postaciami. Każdego gracza chcemy nagradzać, niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierze. Za walkę otrzymujemy wiedzę, która pozwala nam wzmacniać swoją postać, która później łatwiej sobie radzi z pewnymi zadaniami w grze. Rozkładamy bardzo dużo fajnych przedmiotów na lokacjach poukrywanych, które trzeba odnaleźć. Jak również dodaliśmy ogrom umiejętności, które otrzymuje gracz za wykonywanie pewnych zadań w fabule. W rozwoju postaci Wiedźmie 2 mamy trzy główne drzewka rozwoju. To jest drzewko maga, drzewko alchemika i drzewko mistrza miecza. Gracz może specjalizować się, kupując zdolności z danego drzewka, albo może po prostu starać się wykupić po trochę zdolności z każdego z nich. Dodatkowo, aby jeszcze bardziej to rozmaicić, wprowadziliśmy system mutagenów, który pozwala mutować organizm Geralta poprzez modyfikowanie działania umiejętności. Przykładowo, jeśli gracz decyduje się na stworzenie wiedźmina parającego się magią i inwestuje bardzo dużo punktów talentów w drzewko magiczne, niejako traci możliwość na wydanie tych punktów drzewko miecza. Chcieliśmy usprawnić ten system, dodaliśmy system mutagenów, który niejako rekompensuje niemożność wydania tych punktów w drzewko mieczowe. Jesteśmy w stanie w drzewku magicznym dodać sobie część statystyk lub umiejętności, które straciliśmy. Specjalnością Wiedźmina jest alchemia, pozwalająca mu na tworzenie różnorakich eliksirów, na przykład czajki regenerującej szybko wigor, wykorzystywany podczas rzucania znaków, wykonywania ripost lub innych akcji specjalnych podczas walki. Poza eliksirami Wiedźmin może tworzyć oleje nakładane na ostrza mieczy, pomagające zwiększyć obrażenia zadawane wybranemu typowi przeciwnika. Poza olejami Wiedźmin może tworzyć petardy. W tej chwili jesteśmy z petard bardzo zadowoleni. Przykładowo wyobraźcie sobie sytuację, gdy Wiedźmin musi wyeliminować przeciwników, którzy znajdują się w jakimś pomieszczeniu. Jest w stanie wrzucić petardę na przykład przez okno, która rozpyli gaz w pomieszczeniu, a następnie za pomocą przykładowo igni podpalić ten gaz, który spowoduje eksplozję i cały pomieszczenie zostanie oczyszczone z przeciwników. Posiadając znalezione lub otrzymane za jakieś zadanie schematy i odpowiednie składniki, Geralt jest w stanie z pomocą rzemieślników uzyskiwać coraz to lepsze pancerze, ulepszenia do tych pancerzy, miecze, pułapki, bardzo, bardzo szeroką gamę ekwipunku, który ułatwia tą walkę. Gracz w Wiedźminie 2 będzie mógł korzystać z o wiele większego wachlarza różnych broni. Geralt będzie mógł walczyć młotem, toporem, halabardą, różnymi rodzajami broni, których w Wiedźminie pierwszym nie mieliśmy. Jeżeli gracz będzie miał ochotę, będzie mógł nawet walczyć wiosłem i sztachetą. W naszej grze mamy 4 poziomy trudności, z czego każdy celuje w inny typ gracza.
najłatwiejszy poziom trudności jest skierowany do graczy, którzy nie chcą lub nie mają czasu na wgłębianie się w tajniki walki, a chcą delektować się tym, co w naszej grze jest najlepsze, czyli fabułą, i my dajemy im taką możliwość, czyli proste przebrnięcie przez walki i oglądanie tego, co się stanie dalej. Na drugim końcu jest najtrudniejszy poziom, który charakteryzuje się tym, że śmierć gracza kończy historię. Nie ma możliwości kontynuacji i to jest tryb tak naprawdę skierowany do najbardziej wytrwałych i najlepszych graczy, ale jak mniemam, satysfakcja z jego ukończenia będzie naprawdę duża.